Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, dziś z troszkę innego miejsca, z sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turze Śląskiej, gdzie mam radość i zaszczyt prowadzić rekolekcje wielkopostne tutejszej parafii. I na dzisiejszą niedzielę Pan Bóg daje nam psalm 27 w liturgii. Przepiękny psalm, zaczynający się od słów: Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać, Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę. Piękna kontynuacja tego słowa, które mieliśmy w poprzednią niedzielę, gdy rozważaliśmy o Bożej opiece, o tym, że ten, kto się odda w opiekę Bogu, nie musi się niczego obawiać, niczego lękać. I tu znowu mamy to powtórzenie, ale w tym psalmie jest ciekawe zestawienie. Z jednej strony ta pogodna ufność, kogo miałbym się lękać? Pan moim światłem, przeciwstawiana jest przeciwwagą dla strachu, lęku przed śmiertelnymi wrogami. Byśmy powiedzieli przed śmiercią. Ten lęk przed śmiercią człowiekowi towarzyszy, ale my, którzy, jak pisze święty Paweł, należymy do dnia, my, którzy jesteśmy dziećmi światłości, którzy przyoblekliśmy się w Chrystusa w momencie naszego chrztu, musimy zawsze pamiętać o tych słowach również z psalmu 27. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. W krainie żyjących. Czyli śmierć jest ta fizyczna, cielesna, ziemska, będzie tylko przejściem. My tak naprawdę nie umieramy, tylko przechodzimy do innego życia. Życia w Bogu. Życia w pełni. W pełni szczęścia, miłości. Bo Bóg jest doskonały. W Nim nie ma ani grama zła. W Nim jest szczęście, miłość, piękno, dobroć. To, czego tak oczekujemy. W Nim jest wreszcie poczucie bezpieczeństwa. Gdy znajdę się w Nim, już nic złego nie może mi grozić. Nie muszę się niczego obawiać. Zły duch mi nie zagrozi. To jest piękne przesłanie. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. I na końcu psalmista zachęca ciebie i mnie. Oczekuj Pana. Bądź mężny. Nabierz odwagi i oczekuj Pana. Pan przyjdzie. Pan przyjdzie, bo obiecał. I otrze łzy z naszych oczu. Niech te słowa będą dla nas pokrzepieniem, szczególnie w tym czasie, gdy też jesteśmy zalęknieni, pełni trwogi wobec tego, co się dzieje na Ukrainie, i pewnie wielu z nas pyta i modli się: Boże drogi, spraw, żeby to do nas nie doszło. Dziś akurat na rozpoczęcie rekolekcji odwiedzałem chorych tejże parafii, odwiedzałem starsze osoby, także wśród nich były takie, które przeżyły już wojnę i też tak z lękiem opowiadały o tym, co się działo. I myślę, że w każdym z nas lęk się budzi, ale zobaczmy, że takie słowo nam właśnie daje Duch Święty na ten czas. I chciejmy z tego słowa naprawdę czerpać, korzystać. A żebyśmy mogli też być gotowymi na to spotkanie z Panem i żebyśmy mogli te dobra wieczne posiąść, trzeba nam cały czas dbać o to, by być w stanie łaski uświęcającej. I dlatego również w tym psalmie mamy to wołanie: usłysz Panie, kiedy głośno wołam, zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. Od tych słów zmiłuj się nade mną wychodzę, ponieważ na dzisiejszą niedzielę jako muzykę przeznaczoną do tego spotkania wybrałem preludium chorałowe Jana Sebastiana Bacha Erbarm dich, o Herr Gott, czyli ulituj się, zmiłuj się nade mną, o Panie Boże. Jest to preludium chorałowe, numer w katalogu 721, gdzie na tle stawianego w rytmie ósemkowym akompaniamentu lewej ręki i partii pedałowej wybija się melodia chorału grana w długich wartościach. Zastosowałem tutaj tak zwany efekt tremola, czyli urządzenie, które umożliwia takie wahania ciśnienia. Wtedy ten dźwięk faluje w połączeniu z głosami alikwotowymi. Daje przepiękny obraz takiego płaczu, jęku duszy, bo
Ten chorał też był używany przez Jana Sebastiana Bacha, chociażby w Pasji Mateusza, na wyrażenie tego płaczu skruszonego Piotra, który uświadomił sobie swój grzech, gdy wyparł się Jezusa po trzykroć. Zapraszam więc do wysłuchania preludium chorałowego Jana Sebastiana Bacha, Erbarm Dich, nagranego, tak jak ostatni też utwór, w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą. Prośmy Boga o miłosierdzie nad nami i ufajmy. Wierzmy Jemu na słowo, wierzmy w Jego opiekę, w Jego opatrzność i przede wszystkim w to, że będziemy oglądać dobra Pana nie w krainie śmierci, ale w krainie żyjących.